Witam Was w naszym kolejnym odcinku Zielonego Zakątka. Tak jak wcześniej w poprzednim odcinku mówiłem Wam, dzisiaj skupimy się na ziołach. Na ziołach, które możemy uprawić na swoim balkonie. Ziół mamy bardzo duży wybór w sklepach ogrodniczych. Natomiast z tego względu, że jestem mięsożercą, skupimy się na ziołach, którymi będziemy doprawiali nasze mięsne potrawy. Zapraszam Was. My zioła będziemy sadzili do skrzynek, które już mamy na balkonie, ale chciałem Wam pokazać, że praktycznie w każdym pojemniku zioła można uprawiać. Od takich glinianych, specjalnych pojemników z takimi kieszeniami, gdzie możemy różne rodzaje ziół sadzić, poprzez misy, różnego rodzaju skrzynki, takie metalowe jakieś pojemniki, drewniane skrzynie. Jeden z producentów też fajne wymyślił doniczki, które można łączyć, taki plaster miodu. Też fajnie zioła wyglądają. Ale tak jak mówiłem, my będziemy sadzili w skrzynki, które już mamy, a więc zapraszam na mój balkon. Mamy zioła, mamy skrzynkę, ziemię, nawóz, wszystko potrzebne do naszej pracy. Mamy skrzynkę z sałatą, którą żeśmy siali w poprzednim odcinku, ale już ją wytniemy, żeby zrobić miejsce na nasze zioła. Mamy skrzynkę już przygotowaną, sałatę ze starą ziemią już wyjęliśmy. Uzupełniłem skrzynkę ziemią typową do ziół. Ona ma troszeczkę inną strukturę, inną przepuszczalność. Sadzenie zaczniemy od helichrysum, po polsku kocanki. Posadzimy ją centralnie. Ona jest największa, najwięcej miejsca potrzebuje, dlatego niech sobie rośnie centralnie. Z boku posadzimy tymianek, a z drugiej strony rozmaryn. Po posadzeniu oczywiście nie zapominamy o podlewaniu. Są specjalne nawozy do ziół, ale my użyjemy nawozu, który został nam z sałaty. Taka sama proporcja jak poprzednio, na taką niedużą konewkę. Wlewamy dosyć obficie, żeby te korzenie były zagęszczone taką mokrą ziemią, żeby wypchać powietrze z systemu korzeniowego. Większość producentów przy sprzedaży ziół oferuje tabliczki, dzięki którym możemy sobie zaznaczyć, jakie zioła posadziliśmy. Takie tabliczki też tu mamy. Skorzystamy z tego, żebyśmy wiedzieli, co gdzie rośnie. Na moim balkonie też mam taką donicę, w której posadziłem rośliny cebulowe, narcyzy, hiacynty, ale jak już widać, już przekwitły i nie wyglądają zbyt ciekawie, to na to miejsce posadzę miętę. Bo po dobrym posiłku mięsnym, doprawionym naszymi ziołami, fajnie byłoby zjeść deser, a mięta jest idealna właśnie z deserami. Także tu posadzimy jeszcze miętę.
Nasz balkon już jest przesiąknięty zapachem świeżych ziół. Mamy posadzony tymianek, kocankę, rozmaryn do naszych dań mięsnych, ale posadziłem też oregano, nieodzowne w kuchni włoskiej, kolendrę, znakomita do kuchni azjatyckiej, w niektórych naszych daniach zastępuje pietruszkę, a do deserów i do napoi orzeźwiających w takie upalne letnie wieczory miętę, którą dodajemy, świeże listki. Nie ma to jak orzeźwiający wieczorny napój po ciężkim dniu. Zapraszam Was na następny odcinek, w którym nasz zielony zakątek obficie zakwitnie, a już lecę doprawiać rosół.